Nie, tam nie mieszkają, tam mają domek lotnisko. Zielony. Miejscowość Zakroczyn, jak dobrze pamiętam. Miejscowość Zakroczyn. To nie wiem, gdzie to jest, bo ja go tu odbierałem i to na antenie kierunkowej ci powiem. No, piękna pogoda, słoneczko świeci, rowerami jeżdżą, widzę bez maczek już tutaj, a u nas trzeba w maczek dalej chodzić. No. I ci powiem, byłem na czasie cały czas, włączyłem radio, no i tutaj się odezwałem, słyszę Piotr z Pruszcza woła, no, brawo Maj 512 odbierałem tutaj, wołał na monitorze, ale ja musiałem chwilę poczekać, żeby mi się wzmacniacz zalogował, bo pod niego mam podpięte i spektrum 1600 i telefon dwuelementową, także nie mogę nadawać, bo bym mógł sobie wzmacniacz spalić. Ja resztę pozdrawiam ciebie gorąco i usłyszymy się na pewno, także warunki widzę idą, żeśmy rozmawiali chyba wczoraj, dzisiaj. No i oby tak było dalej, żebyśmy się słyszeli codziennie. No, ja cię odbieram Santiago 0, Santiago 3, no, ale tak samo i tym nie odbieram, tak samo to trzyma. Ja ręczę, żeby tutaj jeszcze kolega z Dąbrowy Tarnowskiej czeka, także nie będę przedłużał. Marian, oczywiście u mnie leje. Nie wiem, pewnie słychać to na podkładzie mojej modulacji, że wali mi deszcz w plastikowy dach. No, także u mnie pada. Oddam mikrofon do Jacka, jeszcze niech się wymieni z tobą raportami, a później wpuścimy kolegę z Dąbrowy Tarnowskiej. Jacek, proszę, Sierra Julia 2576 do ciebie. Dziękuję. Dzień dobry, jak zwykle bardzo dobrze to idzie, także to masz 5-6 bardzo dobrych ustaw. Pogadam serdecznie 7-3, Maria. Pozdrawiam, życzę miłego dnia, miłego tygodnia i do usłyszenia. Ja ci powiem, cholernie pływa, ale sobie odbieram w 100%. Ja ci już kłaniam się, idę później. Dziękuję wzajemnie. Dobrze do siebie dochodzę, Jacek? Oj, bardzo dobrze. Nawet lepiej niż ja. No nie przyjmę dnia, bo my będzie przykre. No nie, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, słuchajcie.